Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do programu Czas dla Wrocławia, a ze mną w studio Jacek Sutryk, prezydent miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Panie Prezydencie, niedawno pod Komendą Wojewódzką Policji odbył się protest, tęczowy protest, ludzie z flagami protestowali przeciwko zachowaniu policji w Warszawie i jedną z wypowiedzi była wypowiedź pana Sebastiana Lorenca, który powiedział: we Wrocławiu nie ma miejsca na przemoc, nie ma miejsca na takie zachowanie. Co Pan na to? No, nic nowego prezydent Lorenc nie powiedział. My to powtarzamy, to powtarzał Rafał Dutkiewicz, to powtarzałem ja wielokrotnie i powtarzał będę, że rzeczywiście we Wrocławiu nie ma miejsca na różnego rodzaju przejawy nietolerancji, wrogości. Wrocław jest miastem otwartym, był kształtowany jako miasto tolerancyjne przez wieki. Tutaj każdy powinien czuć się dobrze i na straży tego stać będziemy. Ja stał będę z całą pewnością jako prezydent Wrocławia. Mówi Pan, że wszyscy powinni się czuć tutaj dobrze, ale jest lato też, oprócz tego, że jest ciepło, to zaczęły się imprezy plenerowe i Wyspa Słodowa, gdzie zazwyczaj dominują studenci, no ale też osoby, gdzie można pić alkohol. Jest Konkordia, która miała być centrum kultury, a też widać i słychać jakieś dźwięki, hałasy, które stamtąd dochodzą. I nie tylko dźwięki, bo również zachowanie tych osób, które się na Wyspie Słodowej bawią. Co Pan na to? Czy to dobra wizytówka miasta? Znaczy, przypomnę, że tak jest od wielu lat. No, centrum miasta jest przestrzenią dość szczególną, przestrzenią łączącą wiele funkcji, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, jak i dla studentów, jeżeli mówimy o Wyspie Słodowej, bo to jest miejsce szczególnie ulubione przez brać studencką. Natomiast jeżeli ktoś doświadcza nadmiernego hałasu i uważa, że ten hałas powinien być w jakiś sposób eliminowany, no to są do tego oczywiście odpowiednie służby, dzwoni się na policję i te problemy w ten sposób powinny być rozwiązywane. No, także normalne, standardowe procedury i ścieżki dla tych wszystkich, którzy z powodu w ich ocenie nadmiernego hałasu nie mogą normalnie funkcjonować. Natomiast to zwracam uwagę, że jest to centrum miasta i centrum miasta rządzi się jednak swoimi prawami, o tym jednak trzeba pamiętać. Zbliża się 1 września, zmieniając temat. Mówimy o wakacjach, imprezy wakacyjne, ale za chwilę 1 września i wszyscy zastanawiają się, co będzie. Niby mamy wrócić do szkół, ale czy te szkoły są gotowe na to, że będzie druga fala pandemii i że będzie ogólnonarodowa kwarantanna? Czy szkoły na dzień dzisiejszy są oczywiście gotowe na przyjęcie uczniów? Czy szkoły są gotowe na drugą falę? Ja myślę, że dzisiaj nikt nie jest gotowy na drugą falę, bo nikt nie wie, co to do końca oznacza, czy co to oznaczać może. Są też i takie teorie, które mówią, że w ogóle jeszcze pierwsza fala się nie skończyła, w związku z tym trudno mówić o drugiej. No z całą pewnością jesień będzie takim momentem testowym. Zmiana pory roku, wejście w jesień, później w zimę. Z całą pewnością będzie takim momentem, kiedy będzie trzeba zachować jeszcze większą ostrożność i uważnie przyglądać się tej sytuacji epidemicznej. No, póki co my musimy jako miasto Wrocław stosować się do wytycznych Ministerstwa Edukacji, które na dzień dzisiejszy mówią o tym, że uczniowie do szkół pójdą. My mamy szkoły oczywiście zdezynfekowane, szkoły są zaopatrzone w środki ochrony osobistej, to wszystko jest przygotowane, tak? Natomiast jak sytuacja będzie się kształtowała przez najbliższe 2 tygodnie, jakie ostatecznie zapadną w tym zakresie decyzje, to myślę, czas pokaże. No tutaj zwracam uwagę na to, że trzeba się zachowywać bardzo elastycznie i właściwie każdy dzień może przynieść nam coś nowego. Także na dzień dzisiejszy oczywiście my jesteśmy przygotowani, natomiast no, trzeba pamiętać, że powrót dzieci do szkół w tak dużej liczbie, konieczność ich przemieszczania się na trasie dom, szkoła, no, może oznaczać oczywiście wzrost zachorowań, ale ja nie chcę nikogo straszyć, tylko mówię o tym w kontekście takim, o to, abyśmy pamiętali i takim, że no, nie możemy być po prostu tej sytuacji wrześniowej do końca dzisiaj pewni. A co z tymi środkami dezynfekującymi? Dlatego, że mówi się o tym, że owszem, te środki są, tak, na to też dodatkowe pieniądze są przeznaczone i tak dalej, ale kto ma to robić? bo jednak tych ludzi, ta ciągła dezynfekcja, to ciągłe dbanie o bezpieczeństwo, o higienę, to jest jednak czas i praca ludzi. No tak, a z drugiej strony to nic nadzwyczajnego, tak? Znaczy powinniśmy my dorośli nie dość, że dbać o tą higienę stale, bez konieczności przypominania nam o niej, powinniśmy się o te sprawy troszczyć, no i powinniśmy być też jakimś wzorem dla dzieci i młodzieży. No ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście styl życia dzieci i młodzieży jest nieco inny, jest taki, powiedzmy, luźniejszy, mówiąc ich językiem, może mniejszą uwagę do tych spraw przywiązują. No i to jest dzisiaj nasze wyzwanie, tak abyśmy w domach, ale także w szkole, jak przyjdzie ten moment, o tych sprawach mówili dużo więcej. No, pytanie, czy jakby zachowanie tego podstawowego reżimu higienicznego jest nas w stanie od wirusa uchronić, tak? Tego do końca nie wiemy. Wiemy z całą pewnością, że to może zminimalizować szanse jego wystąpienia, tylko jak bardzo zminimalizować, tego dzisiaj nie wiemy. A jak będzie 1 września, jeśli chodzi o docieranie do szkół, jeśli chodzi o trasę? No bo teraz Plac Orląt Lwowskich odkorkowany, bo już ten etap pracy... No, odkorkowany, bo był remont i to zasadniczy remont. To było najtrudniejsze, można powiedzieć, miejsce w całym tym projekcie realizacji trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Ja przypomnę, że to jest największa inwestycja transportowa w powojennym Wrocławiu od 1949 roku, kiedy została zrobiona trasa tramwajowa do Leśnicy. I to był taki najbardziej newralgiczny punkt. Miejsce, przez które dziennie przejeżdża wiele tramwajów, autobusów, no i wreszcie ruch kołowy, osobowy. Udało się po 9 miesiącach, szybciej niż zakładaliśmy, zejść z przestrzeni Placu Orląt Lwowskich. Zupełnie nowy układ szynowo-drogowy. Myślę, że wrocławianie to widzą. No i to miejsce daje początek tej nowej, długiej linii autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Przypominam, 7 kilometrów, 15 par przystanków. Coś, co myślę, że będzie naprawdę taką dużą cywilizacyjną zmianą dla tych wszystkich osiedli, które od Placu Orląt Lwowskich leżą na tej osi na zachód miasta. Dzisiaj Plac Orląt Lwowskich już jest od tych prac uwolniony. Ja się bardzo cieszę. Możemy z niego korzystać. Tak jak powiedziałem, no, za oczywiście utrudnienia związane z remontami ja mogę przeprosić, ale one są konieczne i niezbędne. Myślę, że wrocławianie to widzą, doceniają, a my dokładamy wszelkich starań, aby ten okres realizacji był jak najkrótsze, aby tych utrudnień było jak najmniej. No teraz w wakacje łatwo przejechać przez Wrocław, w miarę prosto przejechać przez Wrocław, ale jak wrócą uczniowie do szkół, to wrócą pewnie korki. I problemy z parkowaniem. Pani co, no, ja z tymi korkami to zawsze mam kłopot. Tak? Jeżeli stoimy gdzieś 2 albo 3 cykle świetlne, to ja rozumiem, że to u niektórych w subiektywnej ocenie oznacza korek. To nie jest żaden korek, to jest po prostu postanie na światłach 2-3 cykle świetlne. Pamiętajmy, że mieszkamy w milionowej metropolii, do której wjeżdża codziennie 250 000 dodatkowo aut. I to oczywiście w godzinach szczytowych, bo mówimy głównie o godzinach szczytowych, szczytu porannego, szczytu popołudniowego, kiedy wszyscy na tą samą godzinę jadą i na tą samą godzinę wracają do domu, no może powodować pewne utrudnienia. No ale raz jeszcze, no proszę mi pokazać miasto w Polsce czy na świecie, gdzie tych utrudnień nie ma. One są zawsze, dlatego należy stawiać na polepszanie rozwiązań w zakresie transportu zbiorowego i zachęcać do transportu zbiorowego. I ja to robię. Natomiast dla mnie powstanie 2-3 Ale panie prezydencie, zachęcanie do transportu zbiorowego poprzez podniesienie cen biletów, to jest moim zdaniem przynajmniej. No ale bardzo kosmetyczne podniesienie, bo jeżeli podnosimy o złotówkę w istocie, no to jaki to jest wzrost, biorąc pod uwagę nakłady, które ponosimy na transport publiczny. Przypominam, zakupy nowych tramwajów, remonty starych tramwajów, budowa nowych tras tramwajowych, remonty krzyżownic, rozjazdów, zwrotnic, wymiana sieci trakcyjnej, już 200 nowych autobusów od początku kadencji. No to wszystko kosztuje. To ja nie mam swoich pieniędzy, żeby nimi utrzymywać miasto. Już mówiłem o tym wielokrotnie. Jakbym miał, to bym chętnie tak postępował. No to co jakiś czas musi dojść do takich korekt finansowych. No miasto nie jest za darmo i ci wszyscy, którzy tak uważają, muszą zmienić zdanie, bo wykazują się, że tak powiem, mało obywatelską postawą. Miasto kosztuje i to kosztuje nas wszystkich. Jeżeli chcemy lepszej jakości usług komunalnych, generalnie, to musimy za nie zapłacić. Proste. A jeśli chodzi o usługi komunalne i o usługi skierowane do mieszkańców, no to oprócz transportu to również mieszkanie. Tworzą Państwo konsultacje i tak zwane osiedla kompletne. O co chodzi? Tak, to jest projekt, który zapowiedziałem jeszcze w kampanii wyborczej. Zależy mi na tym, aby wrocławianom żyło się jeszcze lepiej w tym takim naturalnym i najbliższym otoczeniu, w tym środowisku, w którym no, powiedzmy realizują najwięcej potrzeb, czyli w miejscu zamieszkania. Stąd też projekt osiedli kompletnych. Polega to na tym, że diagnozujemy różne ważne miejsca, przestrzenie i funkcje na poszczególnych osiedlach i zastanawiamy się, czego tym osiedlom jeszcze brakuje. Oczywiście zderzamy to z potrzebami mieszkańców i robimy taką mapę potrzeb. W wyniku tej mapy potrzeb no, będziemy wiedzieli, jakie jeszcze pożądane przez mieszkańców funkcje na danym obszarze są potrzebne, a my ich dzisiaj nie mamy. Na przykład okaże się, że mieszkańcy potrzebują takiego centrum aktywności lokalnej albo potrzebują takiej lokalnej osiedlowej agory, czyli inaczej mówiąc miejsca, gdzie mogą się spotykać i ze sobą przebywać, realizować jakieś wspólne projekty. Albo może się okazać, że potrzebują jakiejś innej przestrzeni do zaspokajania swoich potrzeb. Temu służy właśnie projekt osiedli kompletnych. Już kilka osiedli mamy, że tak powiem, przebadanych, między innymi Jagodno, między innymi Śródmieście, teraz między innymi Maślice. Teraz wchodzimy na kolejne osiedla, Krzyki Zachód, Zakrzów, Nowy Dwór i znowu będziemy inwentaryzować tą infrastrukturę taką publiczną, która jest przez mieszkańców pożądana i konieczna do tego, aby można było mówić o wysokiej jakości życia. Natomiast no, te wszystkie braki będziemy wpisywać na taką listę życzeń i będziemy je realizować w miarę możliwości finansowych. A jak miasto pobudza tą aktywność oddolną? Bo teraz jest taki trend na świecie też, że mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, bo są na przykład mikrogranty, tak? Że można zrealizować projekt tworząc grupy nieformalne. Osiedla dostały też dodatkowe fundusze. Dlaczego takie aktywności i w jaki sposób Państwo to realizują? Tak jest, Wrocław, ja to powtarzam od dawna, jest miastem takim silnie obywatelskim, miastem, w którym ludzie lubią uczestniczyć w kształtowaniu miasta, a naszym zadaniem jako tej lokalnej władzy publicznej jest dostarczanie odpowiednich instrumentów do takiej właśnie realizacji różnych potrzeb. Stąd we Wrocławiu nie tylko ograniczamy się do wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale mamy Fundusz Inicjatyw Rad Osiedli, mamy wspomniane przez Panią mikrogranty, mamy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Wiele instrumentów, poprzez które mieszkańcy, bądź to jako osoby fizyczne, bądź jako zorganizowane, sformalizowane grupy, mogą aplikować i dostawać pieniądze na określone projekty, czy to projekty miękkie, czy też projekty infrastrukturalne. I tak się buduje ten obywatelski Wrocław, no bo trzeba dbać i troszczyć się o tą aktywność obywatelską, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że ta aktywność musi oznaczać także odpowiedzialność. To nie może być tylko sama, powiedzmy, aktywność nieobudowana właśnie pewną odpowiedzialnością za miasto. Czyli ci wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w kształtowaniu miasta, chcą je współtworzyć, muszą także zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń, uwarunkowań, czyli że pieniążków jest tylko tyle, ile jest, prawda, że budżet jest taki, jaki jest, że on nie jest z gumy, że musimy założyć pewną sekwencję działań, bo ja powtarzam to także od dawna. Wrocław nie jest miastem skończonym, choć wszyscy chcielibyśmy, aby takim był, ale zmienia się każdego dnia pięknieje. Wczoraj jeździłem, prawie 50 km zrobiłem na rowerze po Wrocławiu. Naprawdę mamy niesamowite przestrzenie i to często w centrum miasta. Piękne, zielone enklawy. Warto korzystać, wielu wrocławian to robi. Zachęcam tych wszystkich, którzy tego nie robią, aby po prostu zobaczyli i odkryli Wrocław na nowo. No właśnie, został z zielenią w mieście, bo ostatnio jak tutaj rozmawiałam w studio z jedną z osób, które za zieleń są odpowiedzialne, to dowiedziałam się, że bardzo chętnie wrocławianie WBO składają takie projekty, bo połowa funduszy później z zieleni miejskiej właśnie jest z WBO, bo okazuje się, że ludzie chcą tej zieleni. Czyli tej zieleni w mieście mamy za mało? Nie, mamy jej bardzo dużo, choć są oczywiście tacy, którzy próbują budować taką narrację, że Wrocław jest zabetonowanym miastem i miastem pozbawionym zieleni. No to zapraszam na przejażdżkę rowerową, pokażę, jak wygląda to zabetonowane miasto. No, to jest pewien skrót myślowy, ale pod którym ja się nie umiem podpisać. Uważam, że jest po prostu fałszywy. Ale są małe te parki kieszonkowe. Są parki kieszonkowe, tak. Ja też zapowiedziałem stworzenie kilkudziesięciu dodatkowych i je tworzymy. W tym tygodniu będziemy podpisywać ważne porozumienie z Agencją Mienia Wojskowego, gdzie udało mi się wynegocjować dużą przestrzeń. Tutaj w centrum miasta, na piękny miejski park na Kępie Mieszczańskiej. Pracujemy nad klinem jagodzińsko-wojszyckim. No, jest naprawdę wiele przestrzeni zielonych, które chcemy wrocławianom dedykować, bo wrocławianie rzeczywiście tych miejsc chcą. Oni chcą tam przychodzić, oni chcą tam się relaksować, oni chcą tam odpoczywać. I są też duże założenia parkowe, ale też i te mniejsze, takie kieszonkowe, lokalne. I tak jak pani powiedziała, bardzo dużo tego typu projektów jest składanych do wrocławskiego budżetu obywatelskiego i to tylko cieszy. To jest akurat bardzo dobra i mądra moda społeczna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Moim Państwa gościem był prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.